Witam Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Jacek Sławy, trzeci wymiar o Bogu bez religii. Jak zwykle w każdą niedzielę rozmawiamy w normalny ludzki sposób, bez żadnego religijnego slangu o tym, że Bóg naprawdę jest żywy, jest prawdziwy i Jemu zależy, drogi słuchaczu, na Twoim życiu. Przed chwilą była piosenka Arka Krzywodajcia i Antidekadentes. Ty się nie zmienia. Rzeczywiście Bóg się nie zmienia, cały czas jest ten sam, Jemu zależy na Twoim życiu, tak jak zależy na życiu naszego dzisiejszego gościa. Dzisiaj goszczę w studiu Klaudię. Witaj, Klaudio. Dzień dobry. Witaj. Dzień dobry. Jak się czujesz w radiu? Ojej, super. Fajnie, naprawdę. Fajnie. Mhm. Natomiast to, co jest ważne, to tak jak przed chwilą ta piosenka mówiła, że Bóg się nie zmienia, Jemu zależy, On objawia swoją miłość i swoją dobroć i Bóg objawił swoją miłość, swoją dobroć i wyciągnął ciebie naprawdę bardzo ciężkich i trudnych życiowych sytuacji, bo można by powiedzieć z punktu widzenia ludzkiego, to już byłaś na marginesie, prawda? Można tak powiedzieć. Tak, byłam na marginesie społecznym. W dosłownym słowa znaczeniu. No właśnie, powiedz mi, jak to się stało, że znalazłaś się w tym dole życiowym, w tej sytuacji, która po ludzku była bez wyjścia, raczej nie można było się spodziewać pomocy ze strony człowieka, ale w tą całą sytuację zaingerował Bóg. Oczywiście do tego dojdziemy, ale zacznijmy najpierw od tego, jaka była ta twoja droga do punktu, w którym rzeczywiście Bóg się pojawił w twoim życiu. Moja droga do punktu, dopóki się Bóg pojawił? No ogólnie to było tak, że ja, jak już miałam 10 lat, to ja poszłam do pogotowia opiekuńczego. Ja nie doznałam tak naprawdę do żadnego dzieciństwa. Potem poszłam na jakieś terapię uzależnień. I ja tak naprawdę do 18 roku życia ja byłam jakby w izolacji od dzieci, od rówieśników. Byłam w takich... Czyli nie byłaś wychowywana w takich normalnych, ludzkich warunkach w domu z rodzicami? Nie. Ja nie wiedziałam, co to jest rodzina. Ja nie wiedziałam, co to jest rodzina. Nie wiedziałam, co to jest tata, bo mój tata pił, nie mieszkał z nami. Mama bardzo dużo pracowała, chciała dobrze dla nas. To wiem, że chciała bardzo dobrze, ale ja nie miałam tej mamy, nie miałam przyjaciół. Ja pamiętam kiedyś w ogóle sąsiadka w ogóle odrobiła ze mną lekcję zamiast mamy, bo mama ciężko pracowała na to, żeby miała, prawda? I po prostu ja nie doświadczałam takiej miłości. I gdzieś to tam spowodowało w ogóle to moje odrzucenie tak naprawdę. I to odrzucenie doprowadziło ciebie do tego, że zaczęłaś szukać tej miłości i tej akceptacji zupełnie w niewłaściwych miejscach. Tak, zaczęłam je szukać w towarzystwie. W towarzystwie, w alkoholu, w narkotykach potem. Tak to zaczęłam. Podobało mi się to. Dawało mi to po prostu... nie myślałam o tym. Jak byłam jeszcze nastolatką jakoś tam, to uciekałam z domu, bo... Nie lubiłam mojej mamy w ogóle i nie kochałam jej w zasadzie. Dla mnie była wrogiem, bo gdzieś tam poszłam do środka, bo uważałam, że mnie nie kocha. Tak. Ale i to tak jakby spowodowało moją nienawiść do niej, że ona mnie nie chce w domu, że ja muszę jeździć po środkach, a ona walczyła o moje życie tak naprawdę. Teraz to rozumiem, a ona walczyła po prostu o moje życie. A wcześniej tego nie rozumiałam. Była wrogiem, kompletnym wrogiem. Ja z domu uciekałam, żeby iść po prostu bawić się, ćpać, chlać, żeby być tylko w towarzystwie. Tam, gdzie niby ktoś mnie lubi. Gdzie niby ja mam jakąś radość z tego. Zapomnienie, że mama tam czeka. Tak, bo poczucie, że jesteś w grupie, tak. Że... Miłość, towarzystwo. Wszyscy się wspieracie, tak, lubicie, tak. Jest fajnie, jest impreza, tak. Jest alkohol, są narkotyki. Tak. I to spowodowało, że w pewnym sensie powiedziałaś nawet przed chwilką, że jakoś tak powiem, czułaś się szczęśliwa w jakimś sensie, tak? Czułaś się akceptowana, tak. Przyjęta przez tych ludzi. Tak, to mnie uszczęśliwiało. To cię uszczęśliwiało, ale do pewnego momentu. Potem jednak chyba było już coś innego, tak? Bo widziałaś, że raczej to nie jest wyjście z tej... To znaczy potem, jak ja skończyłam 18 lat, bo to tak powiedziałam, bo tak. Takie było moje życie, tylko w ośrodkach. Nic więcej, nic nie mogę powiedzieć. Czy jeździłam, nie wiem, z mamą, czy z tatą na jakieś rowery, nie miałam tego nigdy w dzieciństwie. Ja byłam... wychowana przez ośrodki tak naprawdę. Potem ja skończyłam 18 lat, mama mnie z domu wyrzuciła, bo powiedziała, że nie będzie patrzeć na to, jak ja marnuję swoje życie. No to zaczęła się moja droga jeszcze bardziej. Z alkoholem, z narkotykami jeszcze gorzej poszłam w ogóle. Nie patrzyłam na to. No ale w końcu zdarzyło się tak, że pojechałam do Żor, bo mój tata tam miał działkę. No i tam zaczęłam po prostu mieszkać na ulicy, po piwnicach, w jakichś takich miejscach, po klatkach schodowych. Nie... I zaczęłam jeszcze bardziej ćpać, takie dopalacze wtedy były na czasie. Tak, tak. No i tam stamtąd po prostu trafiłam do zakładu karnego, gdzie to uratowało mi tak naprawdę życie. I w międzyczasie też zaszłam w ciążę. To była taka sytuacja, gdzie ja powiedziałam, że już nie będę ćpać, bo mam dziecko. Że nie będę ćpać. Ale... Jak było? Nie ćpałaś wtedy? Przez chwilę. Potem sobie ubzdurałam w głowie, przecież inni mają dzieci, chlają i nie zaszkodzi w zasadzie jedno piwo się napić, czy jointa zajarać. Ale to ja wiedziałam i tak, że to spowoduje moją po prostu klęskę, jak to tak można nazwać po prostu, że upadnę na dno, bo z ośrodków wyciągnęłam pewne rzeczy, że nie można próbować dalej, nie można wchodzić w to samo towarzystwo, bo skończy się dalej na dnie, jeszcze gorzej można skończyć. Ale nie było to dla mnie ważne tak naprawdę, nie? Dla mnie ważniejsza była impreza, poczucie bezpieczeństwa od kogoś tak naprawdę, nie? No tak, ale już miałaś dziecko, byłaś mamą i nie widziałaś, że trochę, jakby to powiedzieć, zaniedbujesz swoje dziecko poprzez swoje zachowanie? Ja uważałam, że nie zaniedbuję, bo ma co jeść, ma chodzić do przedszkola, ja go ubieram. Nie było dla mnie to w ogóle. Ja próbowałam dać mu coś, czego nie miał, bo nie miał ojca tak naprawdę, bo ojciec gdzieś tam jego nas zostawił. Ale próbowałam w głupi w ogóle sposób szukać partnera, żeby dać mu po prostu rodzinę, dom. Nie umiałam inaczej po prostu. Ja nie umiałam żyć bez narkotyków i alkoholu. Jedynie właśnie w takich ośrodkach czy więzieniach. Ja tam żyłam na trzeźwo, bo był przymus. No tak, trudno. Ale jak wychodziłam już z tego, to dla mnie nie było jakiejś w ogóle, że nie rób tak. Nie było w ogóle... Hamulców. Tak, ja nie miałam hamulców. Jak ja poszłam w balet, to ja potrafiłam pół roku chlać. I nie było mnie nic do powstrzymania. Chodziłam, kradłam, wszystko robiłam. Tak naprawdę, nie? Gdzieś potem miałam za to wyroki. Ale... to tak naprawdę wszystko się stało, no bo ja nigdy nie wiedziałam, jak normalnie mam żyć. Jak się żyje normalnie. Gdzieś tam w ośrodkach tych terapii uzależnień gdzieś tam mówili mi, że trzeba pracować, trzeba uciekać do tego starego środowiska. Ale ja pamiętam, wyszłam z ośrodka, jak miałam 18 lat, to siedziałam w domu i tylko grałam na laptopie, chodziłam do siostry, opiekowałam się synem, ale i tak z tyłu głowy miałam i tak zaraz pójdziesz w balet, i tak pójdziesz w balet. No i tak się stało. Brakowało mi w ogóle zajęć. Mnie to nudziło, ta monotonia chodzenia do dziecka, siedzenia w domu, samotność mnie po prostu denerwowała już. Brakowało mi tej rozrywki, bo ja jestem taką osobą w ogóle... Wszędzie. Lubię być wszędzie. A ja od dziecka lubiłam być zawsze wszędzie. Mama mi opowiadała... mama mi nie opowiadała. Pamiętam, jak byłam w domu dziecka, to zawsze mówili, że ty to nawet po szafach wchodzisz. Wszędzie cię pełnię. Po szafach. W szafach się chowasz. Po łóżkach latasz. Wszędzie byłam pełną mnie tak naprawdę. Nie. I to mnie po prostu nudziło, jak siedziałam w tym domu z tym laptopem. Chodziłam do siostry syna pilnować. Nie miałam zajęć. Nie miałam z kim rozmawiać. Bo zostałam sama z tym wszystkim. A jednak samemu nie dałam sobie po prostu rady. Szukałam też jakiegoś tam towarzystwa, ale nie umiałam znaleźć innego, bo nauczyłam się tylko takich ludzi znać, którzy ćpają i chlają, bo miałam o czym z nimi rozmawiać. A z takimi, co, nie wiem, czytają książki, chodzą do kina, no to już nie bardzo, bo nie było wspólnego tematu tak naprawdę, nie? Prowadziłaś życie, tak powiem, inne niż wszyscy wokół, tak zwani normalni, tak? Natomiast ile lat tak, w taki sposób funkcjonowałaś? Ile lat życia? Dzisiaj mam 30 lat, rok temu się nawróciłam. Miałam 13 lat, jak pierwszy raz w ogóle zaczęłam pić alkohol. Gdzieś tam miałam przerwy, 2 lata w ośrodku, jakieś tam pół roku w ośrodku. I ja myślę, że tak z 10 lat minimum. Byłam w takim cugu w ogóle swojego ćpania, chlania. Albo i nawet więcej. No ale minimum 10 lat, bo... No tak. Czyli jednak patrząc teraz na twój wiek... Jeszcze byłam 5,5 roku w więzieniu, to też nie ćpałam. Tam to też była izolacja, gdzie nie ćpałam po prostu. Nie? Gdzieś tam 2 lata byłam najdłużej w ośrodku, tam pół roku... tam 3 miesiące, no to tak powiedzmy, że 10 lat mam po prostu tego wszystkiego. 1/3 twojego życia, tak można by podsumować. A więc jest to bardzo, bardzo w sumie duży odcinek czasu, który po prostu wyglądał tak, jak wyglądał, ale to, że dzisiaj rozmawiamy, oznacza też jedną bardzo istotną sprawę, że twoje życie się zmieniło i o tym, w jaki sposób ta zmiana nastąpiła, dowiecie się, drodzy słuchacze. Za chwileczkę słuchacie Trzeciego Wymiaru, 15 minut po godzinie 19. Bóg zna nasze modlitwy, zna wszystko to, co dzieje się w naszym wnętrzu. Nic nie jest tajemnicą dla Boga. I również ta sytuacja, w której nasz dzisiejszy gość Klaudia, o której życiu dzisiaj rozmawiamy, też Bóg widział twoją sytuację, ale też, można powiedzieć, oczekiwał twojej chęci zmiany, tak? Bo też w przerwie naszej powiedziałaś coś bardzo ważnego, że nawet będąc w tej trudnych, w tym dole życiowym, zaczęłaś wołać do Boga, tak? Tak. W ogóle ja nigdy nie szukałam Boga. Dla mnie Bóg to był temat tabu. Jak w ogóle, co rozmawiać o Bogu, jeżeli można rozmawiać o czymś innym w towarzystwie, gdzie się pije, ćpa. No nie, tak. Był to temat w ogóle, który się poruszało. No tak, tak. O którym się rozmawiało. Ale ja pamiętam takie sytuacje, że jak byłam gdzieś tam na jakimś kacu, czy już miałam po prostu dość tego. Ja wołałam do Boga, mówię, Boże, weź mnie zabij, albo weź mnie z tego świata. Ja już nie chcę tak żyć. Zabij albo, wiesz, coś zrób, albo zabij, tak? I zabierz z tego świata. Powiedziałam mu, że ja już nie chcę tak żyć. Ja już mam dosyć. Powiedziałam mu, ja chcę mieć normalną rodzinę, ja chcę mieć normalny dom. Ja chcę normalnie żyć na trzeźwo. Ja mu tak mówiłam. Pamiętam takie sytuacje, że mu parę razy tak powiedziałam. Tak. No ale to pamiętam, że to było na uprawomocnieniu wyroku po prostu. Byłam gdzieś tam rok czasu jeszcze na wolności, zanim poszłam odsiadywać kolejną karę. I potem, za chwilę potem mnie zamknęli do więzienia na 2 lata. No i tak się stało, że wyszłam i zawsze miałam z tyłu głowy i tak będziesz ćpać, i tak będziesz ćpać, i chlać, i tak będzie tak samo. No i tak się stało. Tylko, że ja już sama wzięłam za ten alkohol w sklepie. Ja wiedziałam, że tak będzie. Ja idę, ja nie chciałam, w zasadzie nie chciałam, ale ja to zrobiłam na przymus. Nikt mnie do tego nie sprowokował, żadna sytuacja, żebym mogła się wyżyć na tym alkoholu, zatoić swoje smutki, zapis smutki, jak to się mówi. Tak. Prawda? Sama już wzięłam, bo chciałam po prostu. Chciałam, bo ja wiedziałam, że tak to się skończy. No ale ja w pewnym momencie powiedziałam, że już tak nie chcę. I gdzieś tam miałam takie... Mieszkałam wtedy w Łodzi, pamiętam. I byłam w takim ośrodku, gdzie pomagają osobom, które wychodzą z więzienia i nie mają gdzie się podziać. Tam miałam po prostu staż na robienie paznokci. I ta kobieta, co tam była szefową, zawiozła mnie do Warszawy właśnie na takie coś jak Dotyk Nieba. I ja tam po prostu zostałam uwolniona od tego, co we mnie się działo. Dobrze, żeby wszyscy mogli, słuchacze, jasno to zrozumieć. Pojechałaś na spotkanie, gdzie była głoszona Ewangelia, była modlitwa. Czy ktoś się o ciebie pomodlił? Tak. I efekt był taki, że twoje, tak powiem, związanie alkoholem i narkotykami odeszło. Odeszło. Od razu. Od razu. Od razu odeszło. To nie był proces, gdzie tam zmniejszałaś dawki albo, nie wiem, piłam 1 piwo zamiast 10, tylko to było z sekundy na sekundę. Automatycznie. Automatycznie. Tak, ja tam jechałam. Pamiętam to, że dzwonili do mnie, chodź, dawaj do nas na menaż, damy ci, będziesz miała gdzie mieszkać, będzie wszystko w porządku, pomożemy ci. A ja im powiedziałam, słuchaj, ale ja jadę po nowe życie. Ja tak powiedziałaś. Tak im powiedziałam, pamiętam to. Nie wiedziałam jeszcze, z czym to wszystko się wiąże w ogóle, I zanim jeszcze tam pojechałam, mówię, kurde, jak mi tam nie pomogą, to nic. To idę chlastać się, idę się wieszczać, po prostu nie będę już żyła na tym świecie tak naprawdę, nie? Ale tam, jadąc jeszcze tam, to ja miałam taki klocek w gardle w ogóle, ciężar w gardle, że nie mogłam się wysłowić, taką strach we mnie w ogóle był. No ale to wszystko wyszło po prostu ze mnie po całej modlitwie i ja poczułam się 15 kilo lżej po prostu po tym wszystkim. Czyli można powiedzieć... Patrząc też na Pismo Święte, że grzech jest pewnego rodzaju ciężarem, który nas przetłacza. I to, co się wydarzyło wtedy na tym spotkaniu, to tak ten ciężar tego grzechu, tych związań, tego dziadostwa w twoim życiu został zabrany przez Jezusa. Tak. I wtedy ktoś podszedł do mnie i pyta się, czy chcesz oddać życie Jezusowi? I mówię, no tak. I oddałam życie Jezusowi. Uznałem go swoim Panem i Zbawicielem. Mhm. Właśnie wtedy na tym spotkaniu. Tak. I moje życie zupełnie się zmieniło. Nie mam, ani razu nie miałam jakby... W ogóle nie miałam myśli, żeby pójść i się nachlać czy naćpać. Gdzie pracuję w sklepie, gdzie... Gdzie jest też alkohol. Gdzie jest alkohol. Właśnie. I nie jestem... I nie, ja nie czuję, żebym miała coś w ogóle z tym wspólnego. I nie masz żadnego pociągu, żadnego pragnienia, nie. żeby wziąć, kupić, wyjść ze sklepu i pójść do domu i się ubzdryngolić, mówiąc tak popularnie. Mam tego. Nie. Ja powiem ci, że wręcz jestem wrogiem tego, wrogiem alkoholu jestem. Ale to jeszcze z czasem przejdzie też. Dobrze, ale czyli tak. Pierwsza rzecz, która się wydarzyła z chwilą, kiedy Boży ludzie zaczęli się o ciebie modlić, to to, że odeszły kwestie alkoholowe i narkotyków z twojego życia. Definitywnie raz na zawsze. Tak. To jest taka bardzo istotna zmiana. Druga zmiana to to, że po tej modlitwie zdecydowałaś się przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela do swojego życia. Rozumiem, że to była ta kolejność. Tak. Najpierw była ta modlitwa, a potem przyjęłaś Jezusa do swojego serca. Tak. Dobrze. I powiedz mi, co w wyniku tej decyzji zmieniło się w twoim życiu, poza tym, że nie pijesz i nie ćpasz? Ojej. Ja tu bym mogła siedzieć i siedzieć w tym radiu z tobą. Co się stało? Najważniejsze jest to, że mam pracę, gdzie kiedyś tam pracowałam, ale nie uważam tego za pracę. Teraz mam wspaniałą pracę, gdzie lubię tę pracę, bo mam kontakt z ludźmi. Mam wspaniałą tak naprawdę szefową, która wie, jaka była gdzieś tam moje życie, przeszłość, tak. moja przeszłość i nie oceniła mnie, dała mi pracę, pozwoliła mi pracować, za to jestem bardzo wdzięczna. I coś jeszcze zmieniło. Mam w ogóle relację z mamą, gdzie ja nigdy z nią nie miałam relacji. To jest niesamowite, co powiedziałaś. Masz relację z mamą, gdzie przez lata nie byliście w żadnej relacji, w żadnych kontaktach. Nie. Mama, która ciebie de facto usunęła z domu, bo nie chciała patrzeć na to, jak się staczasz, co powiedziałaś kilkanaście minut temu. I teraz te relacje się odbudowują. Tak. Niesamowite. Naprawdę, odbudowywują się, naprawdę. A najlepsze jeszcze jest to, że kiedyś moja mama powiedziała, że ona chodziła do kościoła i się modlić o mnie. Gdzie ja uważałam ją za wroga. Ona mówiła, Klaudia, ja się o ciebie wymodliłam już. Ona mówi, ja chodziłam do kościoła, prosiłam Boga o to, żebyś ty żyła normalnie. Ja mówię, no zobacz, masz to, co chciałaś, wysłuchał cię. I faktycznie tak było, nie? W ogóle teraz relacja z mamą jest taka, nigdy takiej nie miałam. Aha. Bardzo na stopie takiej, rozmawiamy o wszystkim ze sobą. Rozumiem. Zawsze od dziecka mi tego brakowało. Nie miałam mamy. Brakowało mi mieć mamy jako przyjaciółki. Tak. Gdzie można wypłakać się jej, gdzie można jej powiedzieć, co się stało. Ja pamiętam, jak byłam jeszcze w cugach alkoholowych, ja pragnęłam przytulić mamę. Gdzieś przychodziło mi to, żeby przytulić mamę. A teraz mogę to robić. Ona lubi nawet, jak ją przytulam. Coś jeszcze zmieniło. Mam w ogóle to, że tu jestem, to też jest zmiana w moim życiu, bo ja się odważyłam w ogóle mówić coś publicznie. Tak. Gdzie ja bym tego nigdy nie zrobiła na trzeźwo. Naprawdę. Ja w ogóle mam kontakt z ludźmi, rozmawiam z ludźmi na trzeźwo i mam wspaniałych mam przyjaciół, gdzie nigdy też ich nie miałam. Mam kościół, do którego uczęszczam, do Kościoła Mocy. To jest mój dom. I ja też nigdy domu nie miałam. Takie rzeczy po prostu się pozmieniały w moim życiu. I tutaj, tak jak mówisz teraz, użyłaś tego słowa dom, to Jezus kiedyś powiedział o tym, że jeżeli my pójdziemy za Nim, to On będzie mieli 100-kroć więcej braci, sióstr, matek, ojców, domu i tak dalej, tak? Czyli można powiedzieć, że w twoim przypadku to wszystko, czego ci brakowało, teraz dostałaś. Tak. Ja to cały czas dostaję. W ogóle sama siebie zaczynam poznawać. Aha. Sama zaczynam patrzeć, jak się zachowuję w pewnych sytuacjach, gdzie nigdy sobie się nie przyglądałam. W ogóle tak naprawdę. I to też jest w ogóle cudowne, że ja... Możemy powiedzieć, Klaudia, że tak naprawdę od chwili, kiedy stałaś się Bożym dzieckiem, Bożą kobietą, ty odkrywasz i poznajesz samą siebie, jaka jesteś, prawda? Tak. Wcześniej siebie nie znałaś, teraz zaczęłaś siebie widzieć, jaka jesteś, bo wcześniej byłaś albo pod wpływem alkoholu, albo pod wpływem narkotyków, albo gdzieś na jakimś tam, nie wiadomo, w jakim dziwnym miejscu. I to jest też niesamowite błogosławieństwo, że odkrywasz siebie. Tak, ja wierzyłam w to, co mi ludzie mówią, że jestem nikim. A teraz wiem, że nie jestem nikim, że jestem wspaniałą kobietą, że jestem Bożą córką. Dla mnie to jest w ogóle... Amen, tak. Teraz doznaję Bożej miłości, jak tata dla córki. Dokładnie. Ja mam takie... Tak po prostu mam. Nigdy dokładnie tego nie miałam. I Bogu za to należy się chwała. Za chwilkę wrócimy do rozmowy z Klaudią. Trzeci wymiar o Bogu bez religii. Klaudia, powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że wszyscy ludzie wokół wcześniej mówili ci, że jesteś nikim, że jesteś śmieciem, że jesteś na pozycji, tak powiem, przegranej totalnie. Narkotyki i alkohol totalnie mogły przez najbliższe lata, gdybyś brała je dłużej, zniszczyć ciebie, czy wręcz zabić ciebie. Teraz jesteś kimś innym. Teraz jesteś osobą, która doświadczyła Bożej miłości, Bożego uwolnienia i w tym też przejawia się to, że jesteś Bożą córką. Co to dla ciebie oznacza, że jesteś Bożą córką, Bożym dzieckiem? Ojej, powiem ci tak, że co to dla mnie oznacza? Oznacza dla mnie to, że ja teraz dowiaduję się, kim ja naprawdę jestem. Bo tak jak powiedziałeś, mi mówili, że ja skończę na dnie, że ja skończę gdzieś w jakimś burdelu, czy na dworcu centralnym skończę. Nie dawali w ogóle szans, żebym miała normalne życie. Ale teraz ja to po prostu zmieniłam. Tak. Kim jestem? Ja wiem, że jestem wartościowa. Jestem perłą dla... perłą jestem dla Boga. Amen. Ja jestem Jego drogocenną córką, o którą On dba. Gdzie nie pozwoli, żeby stała się w ogóle krzywda. Ja doświadczam, ja cały czas siebie to wszystko poznaję. Tak naprawdę. Kim jeszcze dla Niego jestem? Jestem wyjątkowa. O, to ja jest jestem bardzo dla Niego wyjątkowa. Ważne. Ja jestem jak taki czerwony diament. Najrzadszym diamentem dla Niego jestem. Nawet sobie zrobiłam taki tatuaż, czerwony diament, co to dla mnie oznacza, że jestem najrzadszym diamentem. Bo jestem dla Niego najrzadsza, wyjątkowa, jedyna. Niepowtarzalna. Nie ma takiej drugiej jak ja. I On mnie kocha taką, jaką ja jestem. Taką, jaką ja jestem. To jest taka bezwarunkowa miłość. Powiedz, i czujesz tą Bożą miłość? Cały czas ją czuję. Naprawdę. Cały czas. No. Także, drodzy słuchacze, jeżeli myślicie, że Bożej miłości nie można nie odczuć, że to jest tylko jakieś wymyślone przez innych jakieś pojęcie, to przykład Klaudii, ale też wasz przykład może stać się takim jak przykład Klaudii, że możecie doświadczyć i czuć tą Bożą miłość. I w związku z tym, Klaudia, takie kolejne pytanie, bo chciałabym, żebyś mogła też podzielić się z nami to, jak Bóg odpowiada na twoje modlitwy. Jeżeli On cię kocha, to Jemu zależy na tym, żeby też dawać tobie, ale też pokazywać tą miłość Bożą, Jego miłość do ciebie w praktyczny sposób. Jak to wygląda u ciebie? Powiedz. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to pamiętam, jak mi kazali się wyprowadzić z tej Łodzi, bo już skończył się mój okres tam pobytu i to było tak, w parę dni musiałam znaleźć mieszkanie. Pomodliłam się z kolegą o to, żeby było mieszkanie i żebym miała pracę, że ta praca już na mnie czeka. No i tak się stało. Znalazłam mieszkanie w Pruszkowie, pokój w zasadzie i jak przyjechałam do Pruszkowa, wyszłam na drugi dzień do sklepu. Co się okazało, była oferta pracy, że szukają ekspedientki. I do tej pory tam po prostu pracuję. Gdzie pozdrawiam serdecznie panią moją szefową. Pozdrawiamy oczywiście. I na co odpowiadał, na przykład były takie sytuacje, gdzie potrzebowałam, mówię, że chciałabym mieć po prostu na to, żeby wyjść z dzieckiem, z synem moim na jakieś tam do kina, czy na jakieś place zabaw. I ja dostawałam te pieniądze. Ja dostawałam jakieś dodatkowe oferty pracy. Ja dostałam po prostu to, co osób prosiłam. Prosiłam kiedyś sobie w myśli, pomyślałam, że kurczę, przydałaby mi się nowa torebka. Zamiast jednej dostałam 3. 3. Raz, dwa, 3. 3 torebki dostałam. Niesamowite. Tak. I jest jeszcze kilka takich po prostu przykładów, gdzie prosiłam o to, żebym miała po prostu lepsze relacje z moim synem. Tak. Co się okazuje teraz. To jest bardzo ważne. Biorąc pod uwagę, że ten syn w wyniku różnych życiowych sytuacji nie był z tobą. Tak. On jest pod opieką mojej siostry. Tak, także jestem bardzo to jest zupełnie inna sytuacja, prawda? Więc de facto nie miał kontaktu przez już kilka lat z tobą, prawda? Tak. Teraz ja modliłam się o te relacje, żeby to wszystko, co jest w moim sercu, żeby ten kamień po prostu z serca spadł, żeby wróciła mi ta relacja matki do dziecka. No i tak się dzieje po prostu, nie? że syn chce mieć ze mną kontakt. Tak. Bóg jest po prostu niesamowity. Jest niesamowity, naprawdę. To jest... I drodzy Państwo, drodzy słuchacze, jemu zależy na tobie, właśnie na tobie jemu zależy. On chce, drogi słuchaczu, wejść do twojego życia i zmienić. Bez względu na to, jak bardzo złożoną sytuację masz w tej chwili, to przykład Klaudii, która dzisiaj opowiada nam swoją historię, powinien być też dla ciebie zachętą. Jeżeli w życiu Klaudii Bóg wszedł i całkowicie je zmienił, życie naszego gościa zmienił, uwolnił, spowodowało, że rzeczy zaczęły się układać we właściwy sposób. Również jest to możliwe w twoim życiu. Nie ma takiego problemu, nie ma takiej sytuacji, której Bóg nie byłby w stanie odkręcić, zmienić i spowodować, żeby twoje życie zaczęło wreszcie wyglądać tak, jak On pragnie ze swojego całego Bożego serca, bo On chce i pragnie i marzy o tym, żeby twoje życie zmieniło się i było w pełni błogosławione i w pełni szczęśliwe i spełnione. Także Bogu naprawdę zależy na tobie. Możesz być tego pewny, tak jak Klaudia jest tego żywym dowodem, który jest tutaj w naszym studiu, tak samo również może być to w twoim przypadku. Za chwilkę wrócimy do rozmowy, gdzie dowiesz się, w jaki sposób możesz stać się Bożym dzieckiem, bo nie ma nic wspanialszego niż bycie w bliskiej relacji z Ojcem, który naprawdę ciebie kocha. Życie Klaudii uległo zmianie dzięki temu, że Bóg wszedł do jej życia. Życie Klaudii uległo zmianie dlatego, że zdecydowała się powierzyć swoje życie Jezusowi, narodziła się na nowo, jak mówi Słowo Boże, stała się Bożą córką, stała się Bożym dzieckiem. Jej życie jest inne niż chciałby tego nieprzyjaciel człowieka, czyli diabeł. Jest wolna, prowadzi zwycięskie życie, jest na ścieżce Bożego rozwoju i również twoje życie może być na ścieżce Bożego rozwoju, bez względu na to, w jakiej jesteś obecnie sytuacji. Ale warto wiedzieć, w jaki sposób to życie może ulec zmianie. Także Klaudia, powiedz naszym słuchaczom, jak ich życie może ulec zmianie, w jaki sposób. Trzeba po prostu powiedzieć mu z głębi serca, mieć otwarte serce dla niego, powiedzieć mu, że Panie Jezu, przepraszam Cię, że żyłem do tej pory bez Ciebie, że wierzę w to, że umarłeś za mnie na krzyżu i zmartwychwstałeś, że wyznaję Ciebie swoim Panem i Zbawicielem, że nie ma innego Pana, że teraz powierzam Ci swoje całe życie i będzie moment, kiedy On do Ciebie wtedy przychodzi. I wtedy stajesz się osobą nowonarodzoną tak naprawdę. Że jeżeli to z głębi serca, jeżeli to zrobisz, to tak będzie. Trzeba mieć otwarte to serce, bo to jest taki darmowy bilet do nieba. Bilet taki, z którego już z nieba cię nikt już nie wyrzuci. Nie powie ci, że tam nie możesz być. Tam jesteś już na wierzchność. Dokładnie tak. I to taka krótka modlitwa tak naprawdę. I potem przyjdą realne zmiany. Zaczniesz się zauważać inaczej świat, inaczej się patrzy na ten świat. Inaczej zaczyna się widzieć samego siebie. Różne rzeczy w swoim zachowaniu zaczynasz poznawać. Tak. Że teraz inaczej reaguję w tej sytuacji. Nie kłócę się, nie awanturuję się. Jak ja rozmawiam z tym kimś. W ogóle kiedyś bym tak nie rozmawiała czy coś. Tak po prostu. Także warto tutaj podkreślić to, co przed chwilą powiedziała Klaudia, że kiedy w prosty sposób, prostą modlitwą, swoimi własnymi słowami powiesz te rzeczy, które teraz powiedziała przed chwilką Klaudia, że chcesz stać się Bożym dzieckiem, chcesz poddać Mu swoje życie, wierzysz w to, co On zrobił dla ciebie na krzyżu, że w Jego krzyżu, w Jego zmartwychwstaniu jest przebaczenie wszystkich twoich grzechów, drogi słuchaczu, wszystkich. Nie ma grzechów, których Bóg nie byłby w stanie przebaczyć i mówimy tutaj o grzechach, które wykonały się w twoim życiu, miały miejsce, te, które dzisiaj na przykład, w tym momencie może robisz, ale też te w przyszłości. Dlatego, że Bóg jest Bogiem, On jest w czasie teraźniejszym. Ja jestem. A więc przeszłość, teraźniejszość, przyszłość z punktu widzenia Pana Boga nie istnieje, bo On jest ponad czasem. A więc wszystkie twoje grzechy są przebaczone. Jeżeli ty podejmiesz decyzję o tym, że Jezu, ja uznaję Ciebie jako swego Pana i Zbawiciela, oddaję Ci kierownicę swojego życia, chcę, żebyś Ty mnie prowadził, żebyś Ty był tym, który ma wpływ jako numer jeden w moim życiu. Nie ja, nie ktoś inny, ale Ty. Jeżeli taką decyzję podejmiesz, jeżeli taką decyzję decyzję może w tej chwili podejmujesz, twoje życie ulegnie zmianie. Pozwolisz Bogu na to, żeby On je prowadził. I Duch Święty będzie wypełniał ciebie, On wejdzie do twojego ducha, bo jesteś istotą duchową, składasz się z ducha, duszy i ciała i stajesz się nowym stworzeniem. W Ewangelii Jana jest powiedziane w 3. rozdziale, Jezus w rozmowie z Nikodemem mówi, że jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie możesz wejść do Królestwa Bożego. Czyli jeżeli chcesz i marzysz o niebie, marzysz o tym, że jesteś w społeczności z Bogiem, potrzebujesz się na nowo narodzić, a więc uznać Jezusa jako swojego prawdziwego Pana i prawdziwego Zbawiciela. A więc warto tą decyzję robić, bo od tej decyzji zależy twoja wieczność, zależy twoje życie tu i teraz, ale również twoja przyszłość. Jeżeli taką decyzję zrobiłeś, chętnie się o tym dowiemy. Także zachęcam ciebie do kontaktu bezpośrednio ze mną. Jacek Sławy na Facebooku. Możesz też napisać na Messengera Popradia z adnotacją, że chodzi o audycję Trzeci Wymiar. Możesz też, jeżeli chcesz porozmawiać z Klaudią, a mieszkasz w Pruszkowie lub okolicy, możesz odwiedzić ją tam, gdzie pracuje. Prawda? No oczywiście, pracuję w sklepie Lewiata. Bolesława Prusa, więc warto tam odwiedzić ten sklep, żeby z nią porozmawiać i poznać osobę, którą dzisiaj mogłeś usłyszeć. Także zachęcam ciebie bardzo serdecznie. Klaudia, dziękuję ci dzisiaj za to, że byłaś w studiu, że rozmawialiśmy i że Bóg wiele ważnych rzeczy powiedział przez to, co wyszło z twoich ust i doszło też do naszych słuchaczy. Także dziękuję ci bardzo. Państwa zachęcam do tego, żebyście jeszcze byli do końca naszej audycji, bo przed nami jeszcze niesamowita, ciekawa piosenka zespołu Sound of Glory, bo tym, że całe stworzenie, a również, drogi słuchaczu, ty możesz wielbić Boga w swoim życiu. Także zachęcam ciebie do dobrej decyzji. I Klaudia jeszcze? Ja też chciałam bardzo podziękować, że mnie tu zaprosiłeś. Przyjemność jest po naszej stronie, a raczej wiesz, również przyjemność jest po stronie Pana Boga, który to dzisiejsze spotkanie umożliwił. Także dziękuję jeszcze raz tobie, Klaudio, dziękuję państwu. Miejcie się dobrze. Błogosławionego tygodnia. Za tydzień spotykamy się z kolejną osobą, której Bóg dotknął życia, zmienił je totalnie i wprowadził na zupełnie nowe drogi, umieścił na zupełnie innych życiowych